No i jest Zony, dzień dobry, miło Cię widzieć. Dzień dobry, witam. Chyba dobry odbiór po ostatnim wywiadzie. No widziałem, że tam ludziom się podobało. Bo o pływaniu żeśmy rozmawiali, a nie o walkę. No to tak, to tak, to też widziałem. Przeglądałem tam i też mi się bardzo podobał wywiad. Ale słuchaj, dzisiaj zadymiłeś tak naprawdę, to ja myślałem sobie, czy to ten sam chłopak tak naprawdę na konferencji, który rozmawiał ze mną, bo wtedy tak dość spokojnie to wszystko przedstawiałeś, a tutaj dzisiaj jakaś dzikość serca w ciebie wstąpiła. No już trochę szukam tych emocji, żeby tego wilka nakarmić. Mniej treningów, bo teraz jedna jednostka dziennie, a jak dwie, to takie z jiu-jitsu, kulanki delikatne, przypomnienie tego, co było. I no kurde, no chciałbym już zawalczyć, no chciałbym już zawalczyć bardzo. No i coś musiałem, czułem, że coś chcę zrobić, nie? Wyszło tak jak chciałeś, czy raczej to spontan taki był? No troszeczkę spontan, ale trzeba też takie psychologiczne zagrywki robić, żeby sprawdzić też swojego przeciwnika, co tam, czy po prostu nie jest obsrany. Słuchaj, po pierwsze to, żeście pogasili, albo ty gasiłeś Arka Pawłowskiego z tego, co widziałem. I to naprawdę, Arek tam widziałem, że trochę tak szukał nowych pytań, gdzieś tam grzebał, zmusiłeś go do pracy koncepcyjnej w trakcie gali, w trakcie konferencji jeszcze. No troszkę tak, no bo cały czas czuję, że te same pytania się przewijają i no już... Obserwujesz już długo chyba Arka, co? No tak, tak. No i szczerze, no na początku powiedział, że będzie, że miał... Ja tam wspomniałem o poprzedniej gali, że miało być mocno, a tutaj wyszło, że... I on tutaj mówi, że dobrze, będzie teraz mocno, a no wyszło tak samo jak wtedy. Znowu te same pytania i troszeczkę jestem zawiedziony, bo myślę, że mogła być ciekawsza ta nasza część konferencji. Ja będę musiał wypisywać coraz to nowe pytania i sprawdzać i zostawiać kartki z poprzednich wywiadów, żebym, broń Boże, nie powielił pytania, ale zapytam Ciebie tak. Gdzieś tam czytałem komentarze i padły takie, jakby to powiedzieć, też nobilitujące Ciebie, kopia wiewióra. To dobrze czy źle? Nie wiem. Że bardzo podobny jesteś w tym sensie. W sensie z wyglądu. Dużo ludzi mi to pisze, ja tak nie No i jesteś widzę. Z Wrocławia, tak? On też. No tak, nawet w tym samym klubie trenuję. No dokładnie. Ale czy takie podobieństwo jest? No nie wiem, ja nie widzę. Ale dużo osób mi to pisze, no. Zrobiłeś z wywiórem z rundkę, chociaż tak, żeby coś popróbować, porobić, coś, jakieś rady? Tak, mieliśmy teraz w środę w tym tygodniu. Bardzo fajnie. Widać, że chłop już długo w tym siedzi. Dał mi kilka wskazówek, także naprawdę fajnie i pozdrawiam wywióra. Mistrz Fame MMA, ty jesteś na High League. Powiedział, że możesz być mistrzem tak jak ja kiedyś w przyszłości, jak zobaczył twoje możliwości w ogóle na macie? Nie mówił tak, ale taki jest cel naszego trenera, żeby i tutaj z tej federacji, wyciągnąć pas. No i po prostu jak najdłużej go utrzymać. Dwa pasy dla Wrocławia, tak już na tym etapie wstępnym? A jak? Trzeba mierzyć wysoko. Słuchaj, Dis to, jeśli chodzi o Disa, to bardziej jakaś niechęć taka internetowa, czy bardziej niechęć personalna już tutaj, jak się spotykasz i rozmawiałeś i gdzieś padały jakieś cierpkie słowa, parę cierpkich słów, ja nie mówię, że ich jakoś tam strasznie dużo było. Nie, no ja raczej nie śledzę twórczości Disa i też jakby nic do niego nie mam trochę, mnie denerwuje, że te wypowiedzi jego tutaj na tej konferencji, to takie lanie wody, mi się wydaje, że to trochę przynudzające było, nawet duży też feedback taki miałem teraz, bo zerknąłem na Instagrama, że faktycznie za długo się wypowiada i to mnie tak troszeczkę irytuje, ale tak to chyba nic, to już tam nikogo chyba nie obchodzi za bardzo, co on tam wyczynia. A muzycznie słuchasz Malika Montany w ogóle? Zacząłeś słuchać? Wcześniej go znałeś? Bo teraz tak, jest włodarzem. Gdzieś tam próbował też was zachęcić do tego troszeczkę, jakby to powiedzieć, atakowania siebie nawzajem. No wiem, ale twórczość Malika już od dawna śledzę, już dawno przed powstaniem High League'a. No ja czekałem na jakieś takie ciekawsze dymy, żeby troszeczkę właśnie tych emocji sobie dostarczyć i się dobrze nastawić też na walkę, no ale... No mój przeciwnik chyba tego nie potrzebuje. W ramach odpoczynku, od treningu, od ciężkich przygotowań na basen wpadłeś chociaż troszkę? Nie ma opcji. Mam po prostu taki wodowstręt masz? Wodowstręt. Myślę, że nawet by było okej, ale jakoś totalnie nie czuję potrzeby. Byłem ostatnio na siłowni, tak zobaczyć, co tam słychać i totalnie też już zgasła mi zajawka na ten sport.
myślę, że tutaj przy tych sztukach walki długo zostanę, bo i treningi są fajne, nie są też takie monotonne i długie, naprawdę fajnie się na nich bawię i dobrze jest się poruszać. Teraz to widzę, jak się tak zasiedziałem te 3 lata przy tym streamowaniu, teraz jak się ruszyłem i forma fajna, samopoczucie, także ten sport w życiu człowieka, no musi być w jakimś stopniu, ja tak uważam, żeby naprawdę czuć się okej. Ty miałeś taką podbudowę w pływaniu, miałeś takiego trenera, który stawiał na przykład na podbudowę tą suchą, to znaczy nie mówię o pływaniu, ale na przykład o przygotowaniach fizycznych, sztanga, troszeczkę ruchu takiego właśnie związanego z przygotowaniami fizycznymi, z mięśniami. Teraz gdzieś to przypominało to w ogóle? Tak. Na pewno nie startuję od zera. Gdzieś te ćwiczenia, które były w pływaniu, bo miałem jednostek treningowych w basenie około 10 albo 11. A trening taki na salce, motoryka, jakaś siłownia 5 razy w tygodniu i to na pewno ma mega duże przełożenie. No wiadomo, pamięć mięśniowa nie zapomina i dużo naprawdę mi to daje. Nie mam w ogóle problemu z jakimś zapamiętaniem jakichś wzorców ruchowych. Te ćwiczenia naprawdę za pierwszym razem mi już wchodzą w krew, no i tylko szlifujemy różne rzeczy. Takie ćwiczenia z gumami na przykład tego typu, to ci miałeś, bo to miałeś w pływaniu. Tak. A tu też masz? Tutaj akurat nie, ale jest dużo naprawdę podobnych ćwiczeń. Czego się nauczyłeś z sportu walki? Co najbardziej takiego fajnego z tego wyłapałeś? Jakieś, załóżmy, rzuty, chwyty, duszenia? Co tak naprawdę cię zafascynowało w sportach walki? Co mógłbyś już gdzieś tam przełożyć w razie jakiejś sytuacji wiadomo, nie? Gdzieś powiedzmy idziesz ciemną ulicą i nagle jakiś typ się pojawia, atakuje ciebie. Nie mówię, że ty, ale ciebie. No to myślę, że jakieś sprowadzenia do parteru i no jakieś duszenia, tylko nie wiem, czy oni na ulicy by odklepywali. A taki timing masz, że na przykład ktoś robi jakiś ruch, a ty już jesteś i wywracasz go? Czasem się zdarzy, zależy też jaki jest, z jakim stażem jest mój sparring partner, nie? To jest tak, że teraz robisz tą walkę, tak lapidarnie powiem, robisz tą walkę i zastanawiasz się, czy ja się nadaję do tych sportów walki, może jeszcze popróbuję, czy tylko pieniądze będą cię motywować, co dzisiaj na przykład Lexi na ostatniej części, nie wiem czy słyszałeś, podkreśliła, że for money tylko i wyłącznie. No to ja akurat tutaj... Dusza sportowca? Dusza sportowca się odezwała i... To głównie przeważa. Fajnie, że te pieniądze są, wiadomo, no bo można i opłacić treningi i naprawdę to, czego mi brakowało w pływaniu, czyli taki jakiś żywieniowiec, naprawdę zadbać o tą dietę, o te suplementy, no to o to się nie muszę martwić i tutaj czuję, że nawet dzisiaj czuję się lepiej niż jak w pływaniu wychodziłem do jakichś najważniejszych swoich startów. A sprawnościówka sama, bo w pływaniu tej sprawnościówki dużo nie ma. Przy skokach jest troszeczkę, przy tego typu rzeczach, ale takiej stricte sprawnościówki za wiele chyba nie ma, chyba że na początku sezonu. Nie. To są różne jakieś ćwiczenia. Rozumiem, fikołki robisz, tak? Tam. Robię. Przewroty w przód, w tył, przez bark. Bardzo ładnie, terminologia zachowana. To mi wychodzi wszystko. Zony, słuchaj, teraz ostatni etap to co? Powrót do Wrocławia, pakowanie walizek i wyjazd do Krakowa, czy jeszcze jakieś treningi w międzyczasie, ten ostatni tydzień? Jutro, wtorek, środa, jiu-jitsu. W czwartek wyjeżdżam ze swoim trenerem, takim głównym. Tam będziemy jakąś stójkę robić, piątek rano ważenie, potem media trening, no i walka. Ważenie, już zapytam o tej diecie, wspomniałeś to ważenie, rozumiem, że nie musimy się już martwić. Nie trzeba się martwić, waga na 100% będzie dopięta. I jaka walka, jak będzie wyglądał pojedynek? Gwałtowny rzut na rywala i od razu cała akcja? Na początku na pewno wyczuję go przez kilka sekund, co będzie łatwo, czy jakieś kopnięcie zadać, czy może jakiś cios z ręki, czy może wejść już, obalić, także wyczuję go, no a potem to zobaczymy. Słuchaj, życzę wam dobrej walki, dajcie dobry pojedynek, żeby ludzi cieszyło to, że oglądają was i żeby nikomu się nic nie stało. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Super.